uszanowanie. Coś mi się ostatnio udaje witać was po raz kolejny w piątek, chociaż branża giereczkowa zdecydowanie nie chce, żebyśmy choć chwilę odpoczęli. Dzisiaj we Fleszu wiele ciekawych rzeczy, w tym strajk aktorów głosowych, kolejny poślizg Stalkera, a także pogłoski o remasterze kultowej gry, a nawet dwóch gier. Zapraszam serdecznie. Fani Stalkera nie mają łatwo. Otóż firma GSC World Gaming ogłosiła wczoraj, że wyczekiwany przez wielu Stalker 2 nie ukaże się 5 września. Nowa data premiery została wyznaczona dopiero na 20 listopada tego roku, co oznacza ponad 2 miesiące dodatkowego czekania. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydawcy, dodatkowy czas ma pozwolić twórcom na uporanie się z problemami technicznymi. Na pocieszenie otrzymaliśmy nowy zwiastun drugiego Stalkera, a także zapowiedź tak zwanego Deep Dive, w ramach którego gra zostanie omówiona bardziej szczegółowo. Takiego materiału możemy spodziewać się już 12 sierpnia. Na koniec przypomnijmy, że Stalker 2 będzie wydany na PC-tach oraz Xboxach Series S oraz X, a także dostępny będzie w Game Passie już od dnia swojej premiery. Fani wirtualnej piłki nożnej po raz pierwszy mogli zobaczyć wczoraj gameplay nadchodzącego EA Sports FC 25. Twórcy postanowili w ten sposób omówić podstawy rozgrywki, skupiając się na konkretnych funkcjach. Deweloperzy pokazali m.in. jak działać będzie innowacyjne FC IQ, a także czym będą role zawodników czy style gry bramkarzy. Wiemy też, że w lipcu pojawi się jeszcze jeden materiał przybliżający Rush, czyli kolejną nowość w grze, a w sierpniu zobaczymy natomiast, jak w EA Sports FC 25 wyglądają tryb Ultimate Team oraz kariery. Produkcja zadebiutuje 27 września 2024 roku na PC-tach oraz konsolej obecnej, jak i poprzedniej generacji. Od wczoraj dostępny jest nowy update do Gran Turismo 7. Twórcy zapowiadali wiele zawartości, a także nową fizykę jazdy, więc spójrzmy na szybko na to, co faktycznie dla nas przygotowali. Przede wszystkim do dyspozycji kierowców została oddana nowa trasa Eiger Nordwand, czyli pętla krętych dróg w szwajcarskich Alpach. Do tego dochodzi 6 nowych samochodów, w tym BMW M3 z 97 roku, czy też Ferrari 430 Scuderia z 2007. Jednak najwięcej emocji budzą ulepszenia modelu jazdy. Są szeroko zakrojone i obejmują różnorakie aspekty pracy układu kierowniczego, zawieszenia, symulacje opon czy działanie ABS-u i kontroli trakcji, a także algorytmy sterowania na kontrolerze DualSense i efekty force feedback na kierownicach. Odbiór aktualizacji przez graczy jest póki co całkiem niezły, chociaż niektórzy narzekają na dziwne i zabawne błędy, którym to twórcy mają się już w tym momencie przyglądać. Po 11 latach we wczesnym dostępie Survival 7 Days to Die otrzymał nareszcie wersję 1.0. Ten sandboxowy survival w świecie opanowanym przez zombie trafił do graczy po raz pierwszy w sierpniu 2013 roku i do tamtego momentu zmieniło się w nim całkiem sporo. Oczywiście premiera to także wiele nowości, których mogą doświadczyć gracze. Postarano się o aktualizację craftingu, modeli postaci, zwierząt, roślin, pojazdów i wiele więcej, nie zapominając przy tym o poprawie optymalizacji i zmianach z rodzaju quality of life. Gra dostępna jest teraz w cenie 208 zł i 49 groszy na Steamie, ale warto pamiętać o tym, że ukazała się również na konsolach PlayStation 5 i Xboxach Series S oraz X. W grę we wczesnym dostępie można było zagrać na Xboxach One i PlayStation 4, ale wersja 1.0 nie będzie tam dostępna. Z tego też powodu twórcy przygotowali 25% zniżkę dla tych, którzy nabyli produkcję na wspomnianych platformach. Wczoraj swoją premierę miała 6. odsłona serii Earth Defense Force i ku zdziwieniu graczy, którzy nabyli ją na Steamie, gra wymaga połączenia z Epic Games Store. Spowodowane jest to tym, że twórcy potrzebowali usprawnić funkcjonowanie systemu sieciowego, dlatego zdecydowali się skorzystać z rozwiązań Epic Online Services. Sprawiło to, że gracze muszą posiadać konto w Epic Games Store, aby móc w ogóle zagrać w 6 na PC-tach. Nie jest to pojedynczy taki incydent, ale twórcy niestety nie poinformowali o tym nigdzie przed premierą, dlatego złość graczy może się wydawać uzasadniona. Doczekaliśmy się przeprosin i krótkich wyjaśnień, ale to raczej nie wystarczy, bo obowiązkowe łączenie kont z gry nie zniknie. Na ten moment oceny na Steamie to 35% pozytywnych, więc dobrze zdecydowanie nie jest. A jeśli jesteśmy już przy dziwnych wymogach twórców, to tutaj dobry przykład płynie, o dziwo, i naprawdę musiałem się kilka razy upewnić od EA.
Posiadacze gry Dragon Age The Veilguard na Steamie nie będą zmuszeni do instalacji zewnętrznej aplikacji EA w celu jej uruchomienia. Dzieło studia BioWare ma być w pełni kompatybilne z funkcjami, które oferuje platforma firmy Valve. Ponadto nowy Dragon Age w dniu premiery ma być w pełni kompatybilny ze Steam Deckiem, co oznacza, że wszystkie elementy interfejsu będą na nim czytelne, ikony odpowiednio dopasowane, a sama gra powinna działać bez zarzutu. Niewątpliwie są to dobre wiadomości albo zapowiedzi dla graczy. Na ile obietnice te znajdą swoje pokrycie w rzeczywistości, przekonamy się jednak dopiero po premierze, a data tejże póki co pozostaje jeszcze tajemnicą. Podobno nastąpić ma ona jeszcze w tym roku. Szczegóły na ten temat mamy poznać jeszcze późniejszym latem. Dzisiaj z samego rana rozpoczął się strajk aktorów zrzeszonych w związku zawodowym SAG-AFTRA. Istotne jest to dlatego, że spór kierowany jest w stronę producentów gier, takich jak EA, Epic Games czy nawet Take-Two. Sprawa rozpoczęła się jeszcze 2 lata temu, bo od tamtego czasu związek zawodowy negocjuje warunki zatrudnienia aktorów, lecz te nie przyniosły jednak żadnego skutku. Okazało się, że 2 strony potrafiły się dogadać w większości kwestii, ale największy problem wywołało wykorzystanie sztucznej inteligencji. Aktorzy nie chcą, aby firmy miały możliwość nadużywania AI do odtwarzania ich twarzy, głosów oraz ciał bez ich faktycznego udziału. Nie wiadomo dokładnie, jak długo może potrwać taki strajk i jak duży wpływ może on mieć na proces tworzenia gier. Opóźnień spodziewać się można jednak tylko w tych grach, których produkcja ruszyła w 2023 roku. Overwatch 2 obiecywał tonę zmian, a jedną z nich, faktycznie zrealizowaną, było zastąpienie trybu 6x6 klasycznym 5x5. Choć początkowo nie został on odebrany z entuzjazmem, to fani chyba zdążyli się już przyzwyczaić do nowego formatu. Wciąż jednak znajdą się tacy, którzy pragną powrotu 6x6, dlatego zespół odpowiedzialny za Overwatcha wystosował wiadomość w tej sprawie. Dowiedzieliśmy się z niej, że taka rozgrywka była problematyczna, bo walki często były rozstrzygane dopiero w momencie użycia super umiejętności. Deweloperzy chcą jednak ponownie przyjrzeć się takiej formie zabawy, dlatego do gry wróci ten format w ramach przyszłego wydarzenia. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale twórcy zaznaczyli, że zebranie opinii i dostosowanie formatu zajmie masę czasu. A czy wy wrócicie do Overwatcha 2 tylko ze względu na tryb 6x6? Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zapowiedziany zostanie pakiet odświeżonych wersji gier Legacy of Kain: Soul River oraz jego kontynuacji. Skąd ta informacja? Na konwencie Comic Con San Diego w jednej z hal znaleziono gablotę z figurką przedstawiającą walkę Raziela z Kainem. Najciekawszy jest jednak jej podpis, na którym jasno widnieje, że wystawa promuje projekt o nazwie Soul River 1 and 2 Remastered. Gablota jest częścią oficjalnej wystawy, na której prezentowany jest również komiks The Legacy of Kain: Soul River – The Dead Shall Rise. Najpewniej ktoś się jednak po prostu pospieszył i wystawił plakietkę przed oficjalną zapowiedzią produkcji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tytuł Soul River 1 i 2 Remastered sugeruje, że otrzymamy właśnie zestaw zawierający odświeżone wersje obydwu tych gier. Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień będziemy jednak musieli jeszcze poczekać. Na ten tydzień to wszystko, dziękujemy, że byliście z nami, a w nowym tygodniu zapraszamy na kolejną porcję fleszy. Tymczasem dobrego odpoczynku, trzymajcie się, cześć!